Zbyszku, dzisiaj spotkanie z ministrem Muchą podsumowujące ten sezon. Jak oceniasz właśnie występ w tegorocznym sezonie? To był bardzo dobry występ. Wygrałem Puchar Świata na 1500 metrów. Bardzo dobrze zaprezentowała się również nasza drużyna, zdobywając brązowy medal na Mistrzostwach Świata. Był też rekord Polski na 1000 metrów, także to są tylko nieliczne najlepsze, można powiedzieć, wyniki z tego sezonu, ale było ich jeszcze więcej. Były też podium kilkakrotne na 1500 metrów, także jak najbardziej jestem bardzo zadowolony. Jak myślisz, jak można pomóc właśnie łyżwiarstwu szybkiemu, panczenom, żeby ich było więcej w telewizji, i czy twój sukces może pomóc właśnie twojej dyscyplinie? Myślę, że problem jest w dostępności łyżwiarstwa szybkiego w Polsce. Są co prawda tory lodowe, niestety żaden tor nie jest przykryty, nie ma hali, tak? I to jest największy problem. Mam nadzieję, że to się może nie w najbliższym czasie, ale w perspektywie planowanych igrzysk w Krakowie to się zmieni i do tego będziemy dążyli. Jakie marzenia na Soczi? Marzeniem jest medal, oczywiście.